Dzień dobry. Postanowiłem ponownie. Skoro jestem w Warszawie, to się po prostu przejdę do centrum, zwłaszcza że mam niedaleko. Dzisiaj tak coś trochę innego. Bo tak jak wczorajszą drogę całą siedziałem na podłodze, nie mając dla siebie miejsca, tak dzisiaj jadę pierwszą klasą do Berlina, prosto z Warszawy, na premierę nowego sprzętu dla graczy Omen by HP. Najważniejsza różnica jest taka, że jest tutaj gdzie siedzieć. Jest o wiele więcej miejsca na nogi niż w drugiej klasie. Jako poczęstunek nie dostajemy tylko wody, ale tutaj mamy do wyboru soczek i dostajemy dodatkowo muffinka. A najważniejszą i najbardziej widoczną różnicą jest to, że zamiast czterech siedzeń mamy tylko trzy. Jest o wiele luźniej i nie trzeba się przyciskać. Dzięki temu same miejsca są rozsunięte na komfortową odległość i z Julkiem się za bardzo nie stykamy podczas jazdy. Julek to jest nasz przewodnik i nasz koordynator, jeżeli chodzi o wyjazd do Berlina. Oprócz tego jedzie z nami Błażej. Błażeja możecie kojarzyć. Możecie, ale nie musicie. Oj. Błażej prowadzi swój kanał na YouTube. Nie wiedziałem, że jest z Krakowa. Jestem. Pierwsza klasa, pierwszą klasą, ale to nie jest jedyny element, bo są takie miejsca, gdzie król piechotą chodzi. O rany. Jako taka ciekawostka, to rzeczywiście na granicy w Poznaniu wsiadło dwóch oficerów służby celnej i sprawdzali nam dokumenty, czy wszystko jest ok. A teraz stwierdziliśmy, że skoro jedziemy tak długą drogę, to trzeba coś wszamać, więc pierwszy posiłek w Warsie. To jest forlift, teraz możesz forlift się przywitać, bo cię wszyscy no, witam, słyszą. Bo teraz mnie słyszycie, bo wcześniej ziemniak egoistycznie ten mikrofon przy sobie trzymał. Ej. Dziecko też pewnie słyszycie, to jest najgorsze w pociągach. Wiecie o tym, że z forliftem chodziliśmy do tego samego liceum? Tylko, że to trochę dawno temu. Ej, dobra, nie wypominaj mi wieku. A ja teraz. Taka drobna dygresja, jeżeli chodzi o podróżowanie za granicę pociągiem. Teraz widzicie człowieka z niemiecką aparycją, rzekłbym, który sprawdza bilety. I uwaga, bilety trzeba mieć wydrukowane, dlatego że oni nie mają czytników do naszych polskich biletów z QR-kodami. Przyjrzyjmy się mu jeszcze raz. Ja to dodatkowo lubię sobie w materiałach trochę pojanuszować. I zobaczcie, mamy kanapeczkę, jakby wam brakowało filecika, to zawsze możecie sobie dorzucić taką kromeczkę białego chleba. Wygląda podobnie, jak przymkniemy oko na smak, to... Herzlich willkommen in Berlin am Hauptbahnhof. Przez cały dzień w klimatyzowanym pomieszczeniu. Jak to przyjemnie jest przyjść i poczuć jeszcze raz miasto, w którym się było. Bo byłem w Berlinie parę lat temu. Tam jest parlament, tak? Dobra, widać jak bardzo znam to miasto, ale tam jest parlament. I druga rzecz, którą najbardziej zapamiętałem, to nie był ten wielki dworzec, który jest za mną, tylko wieża telewizyjna. Ale nie widzę jej nigdzie. Jest wieża, o której mówiłem wcześniej. Jeżeli ktokolwiek z was kiedykolwiek zastanawiał się nad tym, czy kupić sobie walizkę z czterema kółkami, żeby móc tak pchać ją jak tutaj. Kurczę, czuję się jakbym pił herbatę z królową Anglii, idąc sobie dostojnym krokiem.
Ale na jedną rzecz warto zwrócić tutaj uwagę. Bardzo dużo osób spędza czas na świeżym powietrzu. Często piszecie mi w komentarzach, że jak gdzieś wyjeżdżam, czy się czasem nie boję, że gdzieś jadę. Jak widzicie, jest tutaj jedno z takich przejść, a to dlatego, bo sami wiecie, jaka jest sytuacja, dosyć napięta w Europie i to jest po prostu granica bezpieczeństwa, po tej drugiej stronie możemy się czuć bezpieczni. Tutaj coś się dzieje. Jest ładny Volkswagen Ogórek, ładnie odrestaurowany, a tak poza tym to nie wiem. Najważniejsze, że nasz hotel jest tam z przodu. Tutaj wrócimy po bratwursty za jakiś czas. Bratwurst. Nom. Spójrzcie na to miejsce, w którym w tym momencie się znajduje. Śpiew ptaków, powiew świeżego wiatru i ten zapach zieleni. Jesteśmy w centrum Berlina, a tu jest las. Las w parku. Jedno z największych Sony Center, chyba. Berlin. Mini hot rody, a tutaj rower, na którym może jechać ileś osób. Patrzcie, oni wszyscy pedałują naraz. Chwila, bo mi uciekną. Jedną z ciekawostek tego miejsca jest to, że mamy normalnie światła, ale nikt nie rysuje tutaj pasów. Są jedynie przerywane linie, które wyznaczają drogę dla rowerów, drogę dla pieszych oraz zwykłą jezdnię. To znowu ci! Kurczę, i to ma rejestrację, to ma homologację, stary. No. Tu widzisz mini samochodziku, samochodziki, a tutaj masz Ferrari. Jeżeli nie znacie jeszcze zespołu Blumens Group, to warto go poznać. A jak jesteście akurat teraz w Berlinie, to po drugiej stronie ulicy, tutaj można kupić na ich występ bilety. To jest trójka perkusistów, którzy grają na różnego rodzaju instrumentach porobionych na przykład z rurek PCV. Robi to wrażenie, warto to zobaczyć. Coś mi się wydaje, że w tym vlogu będzie dużo randomowych informacji. A tutaj jest widoczny jeden z instrumentów, na którym grają. Chociażby taki. Wszyscy tutaj fajnie sobie wypoczywają. Jest taki luz wyczuwalny w tym mieście. Zupełne przeciwieństwo Warszawy, gdzie każdy biegnie, biegnie, biegnie i my nauczeni bieganiem biegniemy do naszego hotelu zrzucić rzeczy. Po czym poznać, że hotel jest naprawdę dobry? Ano ma takiego wielkiego łosia zaraz przed wejściem. Jeżeli ktoś cierpi na klaustrofobię, to tutaj nad nami jest las. Tak by się winda... Nie trzeba tutaj przyłożyć karty? O, sorry. You need to put the card and then press, oh, probably. Yeah, yeah. Oh. Nauczyłem się tego w Warszawie. To tak samo jak pierwszy raz przyjechałem do hotelu. Bye. I pierwszy raz się dowiedziałem, że należy wsadzić kartę, żeby uruchomić prąd. Śmiali się ze mnie w komentarzach. Naprawdę. Że ziemniak ze wsi i nie wie, jak to wygląda. Ty, na górze jest siłownia. Ho, 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 ho. No to dobra, w takim razie dwie noce w tak wspaniałym pokoju. Bardziej nie będę oprowadzać, bo nie ma co dnia marnować. Trzeba przyjść i robić sobie zdjęcia na Insta, jak widzicie za mną. Ale jesteśmy na Potsdamer Platz i są piękne trzy budynki. Jeden mocno okrągły, później taki lekko kanciaty, a później taki mega ostry. Wow. Teraz wyobraźcie sobie, że leci samolot i rozdziela się w pół. Nie. Nie mogę po takich rzeczy mówić. Nie, nie możesz. Tutaj... Tutaj był... Berliner Mauer. Jako taka ciekawostka, te wszystkie tutaj ładne kamyczki to są gumy do rzucia smacznego. Zobaczcie na obrzydzenie na jego twarzy. Berlin jest o wiele bardziej przejrzystym miastem niż na przykład Kraków. Tam na horyzoncie widać budynek parlamentu, ale my wkraczamy na wielkie ciągnące się po horyzont prostopadło ściany, symbolizujące pomordowanych Żydów, sięgając lata wstecz. Chciałem złapać i pokazać, o skalę mi chodzi, o skalę. Dzisiaj dzieciaki się tutaj bawią w chowanego.
Nie dziwię im się, bo miejsce no, jest ogromne. Ja raczej nie spotyka się takich konstrukcji na co dzień, ale sami możecie zobaczyć, jak to jest wysokie. Pozwólmy forklifowi odejść kawałek. I wziął. W mieście zachowywane są wszelkie środki ostrożności. Pod ambasadą brytyjską są kwiaty i znicze ze względu na ostatnie ataki. Da się wyczuć pewne napięcie, przynajmniej jeżeli chodzi o służby mundurowe. W Polsce mówi się piątka. Za granicą high five, a tutaj co chuje fünf? Zią. Nasze plany zwiedzania niestety pokrzyżował deszcz. Dlatego trafiliśmy do restauracji, gdzie zamówiliśmy jedzenie, teraz na nie oczekujemy i mamy brzęczyk, który teoretycznie ma zacząć dzwonić w momencie, w którym nasze pizze będą gotowe. W wycieczkach jest fajne to, że idziesz sobie takim lipowym gajem. Nagle spoglądasz, a przed twoimi oczami pojawia się przepiękna, wielka katedra. I takie rzeczy lubimy na YouTubie. A jeszcze bardziej lubimy na rzeczy spoglądać z góry. Tak więc lecimy na wieżę telewizyjną. Takie wysokie sklepienie. Tacy my malutcy. Niemcy rzeczywiście aż tak bardzo lubią postępować według zasad, bo jest sklep z tym człowieczkiem, Ampelmannem. To jest człowieczek, który występuje we wszystkich, znaczy na wszystkich skrzyżowaniach, gdzie mamy kierowany ruch pieszy. I tak jak widzicie, można kupić nawet leżaczki z jego podobizną. Albo gąbki, bo kaczuchy Ampelmana już nie mają. Ale jest kubek. I nawet zwykłe światło do sterowania, i ręczniki, i piłka, i kubeczki, i termos. Znaczy dobra, może się okazać, że to niekoniecznie jest element taki ten, tylko ten człowieczek trafił specjalnie na światła z jakiegoś względu. Coraz bliżej. O, widzicie? 368? Chyje. 45, ale to nie może być aż... O, szwak. Wszystko jest fajnie, ale potem jak wkroczyliśmy do windy, to śmierdziało dosyć mocno szczynami. Dosyć mocno zatykają się uszy. A wiecie, co jest najlepsze? Ta wieża to jest taka igła i ma taki krążek na górze. My jesteśmy na tym cebulowym krążku. Czyli tak naprawdę zaraz pod nami jest już dziura. Aha. Jak tak można zrąbać timelapsa? No i człowiek sobie zdaje sprawę teraz, będąc na dole, jak małym człowieczkiem był na górze, z perspektywy z dołu. Znaczy, jak jest na dole... A, tutaj w Berlinie mamy Ubera X, mamy taksi, mamy taksi. To jest wszystko w aplikacji Ubera. Moda męska. XXL do XXXXXXXXL. Jeżeli by się kiedykolwiek zdarzyło, żebym się już nie mieścił w standardowe europejskie rozmiary dostępne w Polsce, wystarczy, że wsiądę w pociąg, podjadę do Berlina i jest sklep dla mnie. Dort, to znaczy tam. Patrz tam, gdzie? Dort, tam. Zią, to by było na tyle. Udało się nam wrócić do hotelu. Chwilę pomontowałem, jest 20 po północy i wypadałoby iść spać. Poprzedni dzień zobaczysz w tym miejscu. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. No i mam nadzieję, że ci się podobało i że widzimy się w następnym odcinku. Zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia i cześć!